No i popatrzcie, drodzy widzowie, jaki tutaj ciekawy wąż wisi. I ktoś by pomyślał, że to kabel typ 2, no bo tu jest typ 2, ale tutaj jest do siły. No jak będzie teraz na to mówić cegła, skoro tu nie ma cegły? Spotykamy się dzisiaj tutaj z okazji premiery bardzo ciekawego i bardzo innowacyjnego produktu. Odpowiedź Grinsela to hub. Poznajcie hub. Myśleliśmy o tym urządzeniu, żeby pożegnać wszystkie obawy. Po prostu podłącz i ładuj. Jest uniwersalna, czyli działa ze wszystkimi samochodami elektrycznymi z gniazdem typ 2. Łatwa w podłączeniu, łatwa do zabrania w podróż. Hub to najbardziej zaawansowany produkt, który dotąd udało nam się stworzyć. Jestem niezmiernie dumny z całego zespołu projektowego, który ciężko pracował, byśmy mogli się dzisiaj spotkać i byśmy mogli wam pokazać nasze podejście do ładowania samochodów elektrycznych. Realizacja wszystkich założeń, o których wspomnieją Paweł i Piotr, była dla nas ogromnym wyzwaniem pod kątem inżynierii elektronicznej, mechanicznej i oprogramowania. Podstawowym konceptem tego projektu było to, żeby usunąć tą cegłę. Dość szybko w trakcie projektu dowiedzieliśmy się, że komplikuje to bardzo wiele aspektów technicznych tego produktu i dlaczego nie jest to standardem rynkowym. Naszym rozwiązaniem tego problemu, będącym częścią wniosku patentowego, który złożyliśmy, było podzielenie elektroniki na dwie ciągle komunikujące się ze sobą wtyczki. Po lewej stronie widzimy wtyczkę siłową, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo naszego urządzenia. Pełni ona funkcję takie jak pomiar prądu, pomiar temperatury, pomiar napięcia, ochrona przepięciowa, a także kilka innych, by upewnić się, że nasze urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Druga wtyczka, wtyczka Type-2, odpowiedzialna jest za komunikację z samochodem, jak i z użytkownikiem. Mamy tam wyświetlacz, przycisk, haptykę, komunikację GSM, komunikację Bluetooth, moduł do otwierania z klapki samochodu elektrycznego. Wszystko po to, wszystko to zamknięte wytrzymaje poliwęglanowej obudowie o stopniu ochrony IP67, po to, by użytkownik mógł z niej korzystać niezależnie od warunków atmosferycznych. Policzymy też dla was kilka liczb, żebyście wy nie musieli. Na projekt poświęciliśmy ponad 50 tysięcy roboczogodzin. Wykonaliśmy 7 iteracji projektu. Zbudowaliśmy ponad 80 prototypów, albo też stosowaliśmy w deszczu i w śniegu, w minus 25 stopniach Celsjusza i w plus 45 stopniach Celsjusza. Testowaliśmy je w pełnym słońcu. Testowaliśmy w garażu, na parkingu, w górach, w dolinach, nad jeziorem. Wszędzie, gdzie się dało tak naprawdę. W Polsce, za granicą, a nawet podczas podróży na koło okołobiegunowe, gdzie hubo było poddane wyjątkowo trudnym warunkom atmosferycznym. Przedostaliśmy hubu również samochodami elektrycznymi. Każdej wiodącej marki by upewnić się, że jest z nimi kompatybilny. Naszym odbiornym testem było rozjeżdżanie wtyczki. Tak, to jest wymaganie normowe, które musieliśmy spełnić. Ciekawostka to jest taka, że bardzo łatwo można znaleźć kierowcę, który podejmie się tego zadania. Uwieńczeniem tego wszystkiego było to, że przeszliśmy szereg rygorystycznych testów laboratoryjnych, by móc z pełną śmiałością powiedzieć, że dostarczamy naszym klientom produkt, który jest bezpieczny, niezawodny i funkcjonalny. A dopełnieniem całości jest software, o którym wspomni Paweł. Tak, dopełnieniem całości jest software i ważne dla nas było, żeby to nie był po prostu aplikacja, która jest chwytem marketingowym, a coś, co rzeczywiście przydaje się w użytkowaniu tego produktu. Ma na celu rozszerzyć możliwości hubu. To, o czym było mówione, o komunikacji, i ta komunikacja to też jest często bardzo, bardzo istotny element, szczególnie w naszych telefonach komórkowych. I my również postanowiliśmy wdrożyć to, co ma wasz smartfon, czyli GSM i Bluetooth, żeby z każdego miejsca można było wiedzieć, co się dzieje i zmieniać ustawienia w razie potrzeby. Taka ciekawostka, GSM ma roaming na całą Europę, więc całą Unię Europejską, więc jeżeli podróżujemy po Europie, ten roaming będzie działał i będzie kontakt z urządzeniem. Ostatnio byłem na nartach w Austrii, testowałem, wszystko świetnie działa.
Przez aplikację możemy zobaczyć tą naszą sesję ładowania, co się dzieje z urządzeniem, czy na przykład nie została przerwana sesja ładowania. Również mamy powiadomienia push, jeżeli ta sesja by rzeczywiście została gdzieś po drodze przerwana. I sprawdzamy, jak samochód się ładuje. Mamy możliwość zmiany ustawień, jak długo ma się ładować, czy przez 3 godziny, czy po dodaniu na przykład 500 km ma przestać ładować. Dodatkowo mamy harmonogramy, dzięki którym możemy ładować się wtedy, kiedy chcemy, żeby auto się ładowało. Najczęściej wtedy, kiedy jest tańsza energia. Czy to z fotowoltaiki, czy z po prostu wynikająca z taryfy. I właśnie to generuje oszczędności, co szczególnie cieszy przy obecnych cenach energii i szalejącej inflacji. Mamy też możliwość łatwego rozliczenia się za sesję ładowania. No i to jest to, co się zmieściło we wtyczce. Typ 2. No, z wyświetlaczem Bayer. Z doświadczenia. Aplikacja fajna, ale na wtyczce przycisk to jest to, co jest wygodne. Dobra. Cześć Pawle. Cześć. Dzisiaj któreś powitanie, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo no naprawdę jestem w szoku, że można tak fajne produkty wymyśleć w Polsce i to wy to od początku do końca wszystko tutaj robicie, tak? Tak. Znaczy to jest... sam projekt od samego początku jest u nas, nawet 150 metrów stąd w naszym zespole designu powstawały pierwsze koncepcje, potem przez elektronikę i dalej aż do finału, czyli wdrożenia do produkcji. Ja dzisiaj mam taki problem tutaj z tym wywiadem, bo no generalnie to jest produkt, który spełnia moje jakieś tu najśmielsze marzenia. Ja tak zawsze myślałem, że tak to powinno wyglądać, nie? Mhm. Czyli nie ma cegły, no to jest petarda, nie? Mhm. I jak ty to zrobiłeś, że doprowadziłeś te marzenia do realizacji? No bo rozumiem, że tutaj procedura zrobienia tego zgodnie z normami i tak dalej, to była no, bardzo długa z tego, co tam z prezentacji oglądaliśmy. Dokładnie tak. Jak to się zaczęło? Skąd była ta iskierka, żeby zrobić no, tak innowacyjny produkt, nie? Wszystko zaczęło się w designie, tak jak mówiłem wcześniej. Potem trzeba przyjmować pewnie młodych inżynierów, którzy nie wiedzą, że czegoś się nie da nie tak da łatwo zrobić. I zdarzają się z tymi normami, wkurzają się, ale no zderzają się po raz pierwszy, więc są bardziej może odporni, może niepokorni i próbują to wdrożyć w życie. Tak? I to wszystko jest zgodne z normami. I jakie są czasy oczekiwania? Byśmy na przykład ktoś z widzów chciałby jutro zamówić taki produkt, to jak ma to zrobić? Pierwsze dostarczenia są na przełomie marca-kwietnia zaplanowane i czyli ten tak, produkt jest już w produkcji. To już jest część partii takiej pierwszej do nas doszła, następne są w produkcji. Tak wygląda sytuacja. Dlatego tyle czekaliśmy do premiery, żeby być pewnymi raz, że wszystko jest zgodne, przecertyfikowane, a dodatkowo, że produkcja też jest. Planujecie takie udogodnienie, żeby to wasze urządzenie potrafiło się najlepiej bezprzewodowo dogadać z jakimś licznikiem energii, tak żeby robić autokonsumpcję z fotowoltaiki. Ten temat troszkę wyrósł jak prąd w nocy podrażał 3 razy. Tak, my mamy plany na budowę całego ekosystemu i to jest... Nie mogę zdradzić szczegółów, ale chcielibyśmy oferować kompletne rozwiązania, czyli tutaj tego typu projekty też gdzieś kiełkują w firmie. Fajnie, że macie takie plany, takie pomysły. Ja będę temu kibicował, trzymam kciuki, gratuluję i no, miło było Cię zobaczyć na żywo. Ciebie również, dzięki. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Do zobaczenia.